Tente. Uważaj, Nate! I proszę. Dupę. Jasna cholera.
Na górę, chodźcie. Tam! Hej, osłaniajcie nas, dobra? Tylko się pośpieszcie, okej? Nie mamy żadnej osłony. Hej, widzisz to? Jako na górze, tako i na dole. Jesteśmy w dobrym miejscu. Ale dobrym do czego? Krzyżowcy ukryliby wejście do krypty w widocznym miejscu. Momencik. Tak, patrz. Taki sam symbol jest na mapie Drake'a. Zaraz obok tego. No jasne. Ursa Minor, gwiazda północna. Jedyny stały punkt na nocnym niebie. Idziemy za nią w kierunku zamku. Założę się, że tam jest nasze sekretne wejście. Mogę spojrzeć? Dobra, dobra. Ale chcę to z powrotem. Jeśli nie używasz lunety, to ją oddaj. Znajdę, co trzeba. Użyję jej. Musisz znaleźć gwiazdę północną. Znalazłem. Zobaczmy, czy uda mi się znaleźć wejście. Powinno być dokładnie pod gwiazdą polarną. Zobaczmy, czy uda mi się znaleźć wejście. Powinno być dokładnie pod gwiazdą polarną. Tam jest. No tak, ukryte na widoku. Chłopaki! Tak, chwileczkę! To by było zbyt proste. Nate! Uwaga! Padnij! Ruchy! Nie! Ruszacie! Szybciej! Co jest z nimi nie tak, do cholery? Wszystko rozwalają! Tam kabel! Przejdziemy po nim! Ale nie! Kiedy w nas walą! Leci granat! Nic z niego nie zostanie! Nic nie zdejmie! Lecimy już! Gotowi? Idziemy! Dobra! Jest czysto! Dawaj! Dawaj, Nate! Dawaj! Biegiem! Dawaj, Nate, dawaj! Biegiem!
Dawaj, już, już! Gdzie oni są? Hej, hej! Na dole! Nic wam nie jest? Nie, znajdziemy drogę i zaraz do was dołączymy. Uwaga! Cholera! Hej, popatrz! To ta wieża. A co z Sam i Chloe? Wszystko okej. Patrz, 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 tam jest. Musimy to sprawdzić. Ale to chyba nie i nie ma go. Super. Lepiej po cichutku. Odszukać ich. Rozejrzyj się, a ja przeszukam teren. Lepiej po cichutku. Trzymajmy się razem. Odszukać ich. W mordę. Cholera. Znaleźć go. Mordę. Skończyły mu się naboje. Come on.
Chodź, tędy. Jasne. O. To przecież... Tak. A? Wiedziałem, że nie może być zbyt łatwo. Zaraz, chwila. 1000 lat temu to nie był magazyn. Nie, stary. Coś przeoczyliśmy. Poczekaj. Widzisz te posągi? Jedna ręka w górze, druga w dole. Widzisz? Na górze i na dole. Ten sam powtarzający się wzór. Czyli kolejny ślad, po którym mamy iść? A na to wygląda. Pokaż jeszcze raz te lunety. Jasne. Dzięki. Hej, to znowu ten symbol. Może tym razem nie chodzi o niebo, tylko o ziemię. Pewnie chodzi o coś na zamku. Chwila. No, tam. Aha. Jako na dole, tak i na górze. No. Dobra. Teraz przesuń lunetę do góry. Co widzisz? Te kolumny. To na pewno to. Dobra, chodźmy tam i sprawdźmy to. Po drodze spotkamy się z Salim i Chloe. Są tam! Cholera! Zobaczyli nas! No chodź, Charlie, nie możemy dać się przygwoździć! Musimy spadać! Ej, to Sally!
Trzymać się! Na wieży! Uważaj, jest ich dwóch! Dobra, na pewno można się do nich dostać z tamtej wieży. Dalej. Musimy ich dogonić. Nie! Nic wam nie jest? No, póki co jakoś się trzymamy. Chyba jesteśmy na tropie. Dobrze, że nic wam nie jest. Dobra, to ten mur. Wejście do krypty powinno być w okolicy. A co o nim mówi Laurens? Ani słowa. Dotarł tylko tutaj. To jakie my mamy szanse? Dwie kolumny są często symbolem przejścia. Super. A które? I przejścia dokąd? Aha, do innego świata. W święte miejsce. W miejsce inicjacji. Ubaw popachy. Ej. Może to za rogiem. Dobra, spokojnie. Nie. Daj mi go. Dobrze. A teraz dziennik. Dziękuję. Nie ufaj Drake'owi. Gdzie się podział Charlie? Kto wie? O nie, nie, nie. Zniknął! Co u nich? Charlie, nic nie jest? Charlie? Co jest?
Patrzcie. O rany, co to za jakieś sztuczki wywiadowcze? Miejmy nadzieję, że dawka była mała. Fajnie, patrz na mnie. Charlie, na mnie. Chodź, musimy już iść, dobrze? Nie dotykaj mnie. Zostaw dobra, mnie. Dobra, dobra. Nikt cię nie dotyka. Twarz ci odpada. Cokolwiek to było, nieźle odleciał. Charlie, słuchaj. Nic ci nie będzie. Zostaw się mnie! Nie weźmiecie mnie. Dobra, przecież nikt ci nie zabiera. Chodź, chodź z nami. Dobrze? Ziemia się topi. Nie możemy tu zostać. Trzeba się ruszać. Jak? Musimy znaleźć wejście do krypty. Super. Jakieś pomysły? Charlie miał dobry pomysł. Tylko nie wiem, co dalej. Kruszka czarodzieja. Bez jego dziennika nigdy jej nie znajdziemy. Słuchasz. Pomyślmy. Hermetyczny. To z greki Hermes, czyli filar. To już wiem. Siedem filarów mądrości? Między litością a surowością. Chwila. Źle się za to wzięliśmy. Nie chodzi o przestrzeń między kolumnami, tylko o środkową kolumnę. Równowaga. Co? To było w notesie Charlie'ego. Filar równowagi pomiędzy dwoma ekstremami. Między czarnym i białym, wodą i ogniem, kobietą i mężczyzną. Droga środka. Droga środka. Tak jest. Sally, pomóż mi z tym. Tak. Dobra, dalej. Nie. W porządku, Charlie. Chodź, stary. Droga na górę i na dół to jedno. Aha. Proszę bardzo. Tędy. Chyba musimy się przecisnąć. O, Boże. Dobra. Jeszcze. Chodź, stary. Będzie dobrze. Dokąd mnie zabieracie? Idziemy tędy, dobra? Czemu to robicie? Wszystko będzie dobrze. Nie dotykaj mnie! Będzie dobrze. Spokojnie. Spokojnie, Charlie. Jestem... Właś! Zajmę się nim! Oświetlimy ci drogę. Spokojnie, już prawie jesteśmy. Boże, nie. Boże, ściany się zbliżają. Zatrzymaj! Nie mogę oddychać. Zduszę się. Muszę się dostać. Muszę uciec! Spokój się, dobra? Jest. Nie. Charlie, idziesz. Jeszcze mały kroczek. Nie pozwolę ci! Nie chcesz tego zrobić. Nie! Pogadaj.
Nie! Nie będę się z tobą bić! Przestań! Nie! Bogate, odejmij od... Nie! 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 Czaj! Nie! O! Słuchaj! Nie będę się z tobą bić! Charlie! Przestań! Charlie! Charlie! Zabiję go! Charlie! Charlie! Nie! Cofnij się! Nie! Charlie, zabijesz Nate'a! Posłuchaj mnie! Hej! Zabijesz Nate'a! Charlie! Jezu! Chodź. Nie. Jesteśmy z tobą. Nie. Wstawa, Żydku. Dobra. Nate. Przepraszam. Wybacz. Jesteśmy kwita. Chwilunia. Chyba... Nie chciałeś mnie zastrzelić, co? Jak wściekłego psa. Wow. Spróbujmy jeszcze raz. Ale teraz ja prowadzę. Ach, cholera. Za mną. O nie, jeszcze nie zostawiaj się za plecami. Ty pierwszy. Świetnie, się nie obejrzę, a przystawisz mi tę spółkę do głowy i opowiesz mi o królikach. Hej, spokojnie, chłopaki. Dajcie spokój, już prawie przeszliście. Dobra, czas się ruszyć, będą nas szukali. To chyba powinno się obracać, nie? Coś więcej niż krypta. Całe to pomieszczenie wygląda jak jakaś starodawna machineria. Gdzie mój notatnik? Dałeś go Talbotowi. Nie pamiętasz? Co? Nie dałem. Owszem, razem z pistoletem. Krudza, fuks! Okej, musimy wymyślić, jak to rozkręcić. Patrzcie na ten kanał. Chyba są przeznaczone na wodę. Pewnie da się je zapalić. Wyglądają jak jakieś projekcje. Wyznaczają punkty na globusie. Zapalmy pozostałe. Jeszcze dwie. Jeszcze jedna. Ostatnia. Niesamowite. Ale promienie nic nie pokazują. Szukajmy dalej.
Pewnie da się je zapalić. Wyglądają jak jakieś projekcje. Wyznaczają punkty na globusie. Zapalmy pozostałe. Jeszcze dwie. Jeszcze jedna. Ostatnia. Niesamowite. Ale promienie nic nie pokazują. Szukajmy dalej. Że ty też je widzisz. O, niestety widzę. Cokolwiek robisz, nie pozwól się dotknąć. Doprawdy? Zostań w świetle. Co ty robisz? Chyba będę w stanie dobiec do tego piecyka. Co? Oczyszczę drogę, jak tam dotrę. Jeśli tam dotrzesz, psychol. Ta woda musi zacząć płynąć. Masz lepszy pomysł? Jeśli rzucisz tam pochodnie, może uda ci się rozpalić tam ogień. Udało się. Łap drugą i spróbuj jeszcze raz. Rzucisz tam pochodnie. Może uda ci się rozpalić tam ogień. Udało się. Łap drugą i spróbuj jeszcze raz. Celny rzut. Rzucisz tam pochodnie. Może uda ci się rozpalić tam ogień. Udało się. Łap drugą i spróbuj jeszcze raz. Rzucisz tam pochodnie. Może uda ci się rozpalić tam ogień. Udało się. Łap drugą i spróbuj jeszcze raz. Celny rzut.
Jeśli rzucisz tam pochodnie, może uda ci się rozpalić tam ogień. Udało się. Łap drugą i spróbuj jeszcze raz. Ten rzut. No i proszę, kotek nie lubi wody? Nie cierpię się moczyć. Dobra, jeszcze jedna. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Zadziałało. Zaczęło się kręcić. Teraz to nie da się obrócić globus. Wreszcie robimy postępy. Ej, promienie światła wskażą chyba kontynenty. Dalej, zakręć. Spróbujmy przesunąć globus. Udało ci się. Niesamowite. To mu
musi być wejście do wewnętrznych krypt. Chodź! Jazda! Dobra, czyli szukamy grobowca rycerza, tak samo jak we Francji. Jeśli się nie mylę, pochowano go z drugą połową naszego amuletu. Szału nie robi. Tak, jak ten we Francji. Niesamowite. A, cudowne, otwórzmy go. Tam jest. Co ci mówiłem? Zobaczmy tę drugą połowę. Tak, jeśli o to chodzi, to Talbot ją ma. Co? Mówiłem ci, gdy wpadliśmy w jego zasadzkę w chateau, wtedy ją zabrał. No to po co się tak męczyliśmy? Zaraz. Zaufaj mi choć trochę. Tutaj. Tam, widzisz? Dzięki tej inskrypcji? Wiemy dokładnie, dokąd się udać w Jemenie. Dziękuję bardzo. Dobra robota. O, może i tak, ale tego to jednak ja popilnuję. Dobra, wynośmy się stąd. Szukaj dalej. A, niech to. Musieli nas śledzić. Miejmy nadzieję, że jest stąd inne wyjście. Hej, chyba czuję tu przeciąg. Hej, chodź tu. Czuję powiew wiatru. Błagam, bądź zewnętrzną ścianą. Trochę się rusza. Charlie, pomóż mi z tym. No. Chłopaki, nie mamy za wiele czasu. Dalej, idziemy! Tak. Dziękuję bardzo, wezmę to. Rzucić broń. Chyba nie. No, to mamy dylemat. Jakby patową sytuację. Dopóki nie pojawi się reszta moich ludzi. Poczekamy. O nie. Chłopaki? Charlie? Chodź ty, mordę. Sytuacja nieco się zmieniła, prawda? Rzućcie broń. Wsadź sobie. Kater, zabij go. Nie. Czekaj. Chwila. Spokojnie. Spokojnie. Od razu lepiej. Zabij go. Sukinsy. Kater, pociągnij za spust. Z przyjemnością. Zbadajcie! Biegiem do wieży! Ruszaj, ruszaj! Biegiem! Ruszaj, ruszaj! Mogłeś dać nam znać, czy coś? Nie da rady. To co zrobimy? Co teraz? Charlie! Co jest grane? Daleko nie uciekłeś, prawda? Daj mi go. Walcz się. Nic się nie da zrobić. Jezu, nie wytrzymam tego. Ha, ha.
O, Kater. Wiązałam z tobą wielkie nadzieje. Jasne. Naprawdę? Miałeś możliwości. A dziś? Śmieszne. Jak się czasem życie potoczy, prawda? Zdradziłeś mnie. A teraz znowu się spotkaliśmy. Zupełnie jakby los tak chciał. Szlak. Szlak. Nie. Nie! Szybko! Dalej! Czary! O, cholera jasna! Nie rusza się, spokojnie! O Jezu, moja noga! Nie dotykaj! Jest złamana! Myślisz, że nie wiem? Spokój, nie denerwuj się. Spokojnie. Nate, patrz, co mam. O, co u licha? Tędy! Dobra, nie możemy tu zostać. Zostawcie mi Gnata! Rozwalę z sukiensynów! Nie, nie, zabieramy cię stąd. No chodź, wstawaj! Biorę go! Posłaniaj raz! No dobra. Idziemy! Jak to możliwe? Strzeliłem mu prosto w ten jego cholerny surdut! Widziałeś? Nie! Jak to możliwe? Strzeliłem mu prosto w ten jego cholerny surdut! Cholera! To pułapka! Widziałeś? Musimy go zabrać do lekarza. Nie! Jak to możliwe? Strzeliłem mu prosto w ten jego cholerny surdut! To pułapka! Sam widziałeś! Musimy go zabrać do lekarza. W ten jego cholerny surdut! Widziałeś! Musimy go zabrać.
Czarnika! Spadajmy stąd! Uwaga! Się. Są tuż za nami! Pomóż z drzwiami! Okej, chodźcie! Wybacz, Charlie. Uwaga! Jest ich więcej! O, cholera! Biegiem do stróżówki! O, cholera! Thank you.
ich więcej! O, cholera! Szybko, trzeba się stąd zmywać! Dobra, dalej! Dobra, dobra, autobus. Pojedziemy autobusem. No, nikt nie zwróci na nas uwagi. Dzień dobry. Moim zdaniem nieźle przepłacone. Raz! Dzielny kłopot. Dobra, spoko. Okej. Spokojnie, ja to zrobię. Zajmij się nim. Idę tu. Sali, zabieraj nas stąd! Zgubiliśmy ich. Dobra, w takim razie pozbędę się autobusu. Super. Jak się czujesz? Wyśmienicie. Było niebezpiecznie. Nic mu nie będzie. Nie, mówię tak w ogóle. To nie ma sensu, Nate. Odpuść sobie. Nie, 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 nie. Nie poddawaj się teraz. Jeśli dasz sukinsynom wygrać po tym wszystkim, nigdy ci tego nie wybaczę, rozumiesz? Spokojnie, Charlie. Nie ma opcji, żeby wygrali. Co się z tobą dzieje? Chcesz coś sobie udowodnić? Nie, to nie o to chodzi. Jasne. Jaki jest plan? Ja jadę do Jemenu. Wchodzisz w to? No, pewnie. Ktoś nam będzie musiał pomóc. Ktoś zaufany. Mogę zadzwonić do pewnej osoby. Jakiej? O nie. Nie ma mowy. Masz lepszy pomysł? Zamieniam się w słuch. A może... Nie. No dobra. Zadzwoń. Elena Fischer, korespondent zagraniczny. Cześć, Sally. Co u ciebie, kochanie? O, czekaj. To raczej nie jest tu mile widziane. A, racja.
Ale wy możecie się ściskać. Nie. Jak się masz? W porządku, dzięki. Świetnie wyglądasz. Pewnie będę tego żałować. Proszę, te przepustki utorują wam drogę. Okej, super. I nie muszę się martwić zawartością toreb? Pewnie, że nie. Skąd? Przynajmniej na razie. Dobra, pamiętajcie, dziennikarze, zachowujcie się porządnie. Dasz sobie radę? Raczej mówię o tobie. Więc co wy w ogóle knujecie, łobuzy? Takie małe badania historyczne. Ha, to by tłumaczyło ten pośpiech. Dokładnie. Bez przeklętych skarbów? Nie. I diabolicznych watażków? Skąd? Nie umiesz kłamać. Co? Naprawdę. Daj spokój, chcesz robić... Przepraszam, gdzie jest nasz samochód? Stoi tam. Zaniosę bagaże i poczekam. Nate. Wciąż go nosisz? Tak, jasne. W tej części świata się przydaje. O, doprawdy? Doprawdy. Nie wyobrażaj sobie. A ty wciąż nosisz swój. Co? A, no tak. To właśnie o to chodzi? Nic nie rozumiesz. Otóż w końcu dowiodłem, że Derek kłamał, opisując swą drogę do Indii. 400 lat temu przybył tutaj. Dlaczego? No to właśnie chcemy odkryć. Nie, dlaczego nigdy nie odpuścisz? Po prostu martwię się, że... Umiem o siebie zadbać, okej? Ja nie mówię o tobie. O Salim? Pójdzie za tobą na koniec świata, Nate. Ale nie proś go o to. Czekaj, to nie fair. Zaraz, co to miało znaczyć? Gotowi? To teraz podrzuć nas do miasta i będzie świetnie. Nie ma mowy. Jestem za was odpowiedzialna. Nie zamierzam spuścić was z oczu.